W tym momencie pan stawia taki zarzut pod tytułem wszystkiemu winny jest Prawo i Sprawiedliwość i rząd, a w Afryce biją Murzynów i to się do tego sprowadza. Natomiast to tak nie wygląda, panie pośle. Chciałabym pani... skandaliczne i proszę nie używać takich słów. Bo ale słowa prostu... Murzyn mam nie używać, czy którego słowa proszę, mam nie używać? Proszę, no, tak, oczywiście. No proszę panią, no co, co przecież pani w tej chwili... Ja jestem filologiem, panie pośle, przepraszam. Czy pan chce mi zmieniać słownik języka polskiego? Pani rasistowskiego języka nie, to nie jest rasistowski język. To jest, panie pośle, język polski. Ja jestem filologiem i w języku polskim słowo Murzyn oznacza przedstawiciela rasy ciemnoskórej. Jest ewidentnie, jest to pejoratywne określenie, niegodne tego, żeby dzisiaj używać go w języku polskim. I to jest, pani redaktor, jeżeli... pani nie zwróci uwagi, to ja się po prostu wyłączam z tego programu, nie będę na nim. Panie pośle, ja bym chciała, żeby pan odpowiedział naszym widzom na zadane wcześniej pytanie, które jest głównym motywem naszego programu. Trzymamy się oczywiście zasad języka parlamentarnego, natomiast panie pośle, dlaczego Unia Europejska... Czy pan poseł, pani poseł może używać takiego języka, ale, czy nie? Czy pan poseł poda też do prokuratury profesora Doroszewskiego, autora pani redaktor, słowników języka polskiego? No przepraszam, proszę, wyciszmy może już emocje, przejdźmy do pytania, dlaczego Unia Europejska nie chce rozwiązać problemu nielegalnej migracji tak, jak należałoby? Czy pani będzie pozwalać na to, żeby takiego języka używać? Ale jakiego języka, panie pośle? Ja się zwracam językiem polskim do Polaka w języku polskim. Będzie pani pozwalała na używanie tego języka? Czy może mi pan wskazać, gdzie jest jakaś ustawa, uchwała czy regulacja, która zabrania używać języka polskiego? Ja nie mogę zabronić wypowiedzi moim gościom. Wszystko, myślę, jest w granicach jakiejś normy. Bardzo bym pana prosiła uprzejmie o odpowiedź nie. What the hell? Na moje pytanie. Ale państwo... I ja no descargué. Me daba un otro taco para otro, para llevarlo. Pan umieścił taki wpis na Twitterze odnoszący się do Donalda Tuska. Użył pan takiego określenia, Murzyn zrobił swoje. Tam był taki cały szerszy kontekst polityczny. Rada Języka Polskiego wydała opinię, w której czytamy, że nie powinniśmy używać słowa Murzyn, że to może być dla kogoś obraźliwe. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Czy rzeczywiście ta dyskusja jest słuszna? Dla mnie słowa Murzyn nie jest słowem obraźliwe. Jeżeli używanie tego słowa jest dla niektórych obraźliwe, no proszę go nie używać. Dla mnie osobiście nie jest słowa obraźliwe.